Jesteśmy już w grze. Weźmiemy sobie full screena. Jak się da. Nie da się. Dobra, mam wszystko na ultra. Widzę, że obsługa jest touchpadem. Wszystko mam odblokowane. To pokazuje 19 klatek. Okay. Czyli jednak działa sterowanie. Ło, ale czułość jest, powiem wam, podkręcona, że ho ho. Dobra, zobaczymy, może tak. Znowu teraz jest za niska. Ale to szybciutko przestawimy sobie. Drążki, tak. Nie, to jest chyba w ogólnych, z tego co pamiętam. Sterowanie. No, mamy 18 klatek. Może wesoło. Chodźmy sobie może w prawo. Za bardzo nic nie wiem o tej grze, powiem wam. Czy tam o tym demo. Natomiast jesteśmy w jakimś kompleksie. Się zastanawiam, co tak strasznie obciąża tą... Co tak strasznie obciąża tą Steam Decka, że jest 18 klatek. Przecież to są takie zwykłe, że tak powiem, zwykła grafika. Nie widzę, co tu może być fantastycznego w tym. Nie za bardzo się wczytałem w temat, także wiecie, nawet nie wiem do końca, o co tu chodzi. Ale generalnie ludzie chwalą tą grę, tę demo. Nie za bardzo kojarzę, o czym to jest. Oprócz tego, że jesteśmy w jakimś budynku, z pewnością to niewiele więcej wiemy. Jest coś inaczej. Jakby półki sklepowe. Zamrażarki.
i to już jest ciemność. I rozumiem, że jest to na zasadzie labiryntu, który musimy pokonać w jakimś tam sposób. Natomiast nie widzę ani żadnych przedmiotów do wzięcia, ani żadnych wskazówek. Więc nie za bardzo wiem, czego można by się spodziewać jeszcze po grze. Wolę iść tam. Nie wczytałem się nawet, powiem wam, w temat, o co to tak naprawdę chodzi. Którymś tu się schylało. Ale straszne klatki lecą. Powiem wam, że gra intrygująca. Ale potwornie klatkuje. No tutaj przyszliśmy tędy. Czyli to było przejście, ok. Myślę, że jeszcze chwilkę pochodzimy i będziemy się żegnać, bo nie przygotowałem się zbytnio, widzę, do odcinka, więc nie za bardzo wiem, czego można się spodziewać. Słuchajcie, ale tak mnie zastanawia, dlaczego medium damy. Damy Rosję. Teraz mamy 20 zawrotnych klatek. Więc jest niewiele lepiej. Jeżeli wiecie coś o grze, to dajcie znać w komentarzach, o co tu chodzi. No powiem szczerze, że szukam jakiejś tam na podstawie rekomendacji demka i wyrzuciło mi właśnie to. Tu sobie można podejrzeć, widzę, co tam jest. Czyli generalnie pewnie chodzi o to, że trzeba wyjść z tego labiryntu w jakiś sposób, z tego budynku, z tego kompleksu. Natomiast nie widziałem żadnych po drodze na razie jeszcze wskazówek. Jak to robić? Co zrobić? Dobrze, że nic nie straszy. Bo można by z krzesła spaść. Jest to jeden wielki labirynt, podejrzewam. Oho, tutaj mamy jakieś chyba lustro weneckie. Czyli już coś wiemy, że to może było jakieś... Jakieś może to było miejsce przesłuchań. Ale ciemno, nic nie widać. Tu jakąś większą salę mamy. I... pufa. Zapowiada się ciekawie, natomiast... myślę, że na tą chwilę
zakończymy materiał. Jeżeli wiecie coś o grze, czy tam o tym demku, to dajcie znać w komentarzach, może do niego wrócimy. Zainteresowało mnie, także też oczywiście zasięgnę informacji, o co tu chodzi. Wygląda interesująco. Także żegnamy się i do następnego odcinka.